Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej i wiecie po co tu jestem. Czas popracować nad naszą pamięcią. Dobra pamięć. Na naszej grupie facebookowej kolejny wątek medyczny, mianowicie zauważyłam, że nie każdy potrafi jeszcze tak super umiejętnie korzystać ze skojarzeń, więc chciałbym wypełnić trochę tę lukę, pokazać. I jakim łańcuszkiem pytań ja dochodzę do swoich skojarzeń, jak ja to robię, na jakiej podstawie, i mam nadzieję, że to pokaże nie tylko osobom na medycynie, ale osobom, które w ogóle technik pamięciowych chcą używać, jak do skojarzeń można dochodzić, tak żeby one były trwałe, solidne i nieprzekombinowane. Tutaj studentka, bardzo jej dziękuję, podała tego typu przykłady. Ja postaram się każdy przeanalizować. I podać swoją propozycję łańcucha pytań, żeby do skojarzenia dojść. Jeżeli chodzi o cholerę, no to w pierwszej kolejności zadaję sobie pytanie, z kim mi się kojarzy cholera? Z jaką postacią? Co to w ogóle jest cholera? Cholera mi się od razu odnosi do kogoś, kto jest wiecznie wkurzony. Jest cholerykiem, na przykład, tak? Jest nieustannie zdenerwowany i pokazuje tę swoją złość wszystkim na lewo i prawo. Równie dobrze, to może być postać, która często mówi słowo cholera. Na przykład, Nathan Drake z Serii Uncharted, dubbingowany przez Jarosława Boberka w tej serii. On tam bardzo często używa zwrotu cholera, jak coś mu nie wychodzi albo jest w kłopotach. Ponieważ wiadomo, jest to gra, która raczej nie używa przekleństw i Jarosław Boberek musiał formułować tego typu treści, typu właśnie cholera. Więc to może być tak, albo jakiś cholerek, ktoś wiecznie zdenerwowany, na przykład załóżmy Andy Anderson, taki pierwszy przykład z bajki Świat według Ludwiczka, ale to może być każda postać, która wam się fajnie kojarzy, ktoś wiecznie wkurzony. Albo Jarosław, a może na ten Drake raczej napiszę, mówiąc cholera. I mamy już obraz do tego słowa. Gdybyśmy chcieli... Użyć tego skojarzenia w płacu pamięci, to byśmy sobie wyobrażali albo Natana Drake'a, albo kogoś wkurzonego typu Andy Anderson. Juma. I do samej Jumy ja tutaj nie mam jakiegoś super skojarzenia, bo myślę sobie bardziej na zasadzie, co mi się rymuje ze słowem Juma. A ze słowem dżuma rymuje mi się słowo guma. Może być też słowo duma, suma, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, nie? I na przykład guma, myślę sobie teraz dalej, to co mi się kojarzy z gumą, prawda? I myślę sobie na przykład Reed Richards z Fantastycznej Czwórki. On miał zdolność, że zamieniał się w gumę, więc myślę sobie człowiek guma z Fantastycznej... Szurki. No, jeden ja taki przykład. Albo była też taka kreskówka, z, widzę, że to będzie chyba sam ciąg kreskówek, dzieciaki z klasy 402, i był taki odcinek, w której taka postać Johan, cały czas pytała kogoś o gumę. Pyta, pytający o gumę, czy może poczęstować gumą. I widzicie tutaj, Pytanie, tak? No bo skoro wyobrażam sobie skojarzenie do gumy, a nie dżumy, czy w odpowiednim momencie mnie przyjdzie na myśl dżuma, jak będę jej potrzebował? Tak. Bo jeżeli ty studiujesz medycynę i masz egzamin z medycyny, no to. Umówmy się, będziesz wiedział, że chodzi o dżumę, a nie o gumę, tak? Bo, bo mówimy tutaj o chorobach, tak? a, nie, a nie mówimy o, o czymś do jedzenia albo do rzucia. To jest chyba oczywiste. Więc może być takie skojarzenie alternatywne, zastępcze do innego zestawu słów, do innego słowa. Pod warunkiem oczywiście, że na pewno ci przypomni o tym właściwym słowie, ale na no, umów się. Kto z nas pomyśli o tym, że chodzi o słowo gumę? Wiadomo, że chodzi o dżumę, tylko my ją trochę przetransformowaliśmy. Okej, okay, teraz mamy bardzo na czasie słowo SARS. Ja już raz skojarzenie do SARS budowałem i wymyśliłem piosenkarkę SARSa. Piosenkarka SARSa. To jest taka popowa nasza polska piosenkarka. I równie dobrze, jak jesteś fanem piłki nożnej, to ten SARS. Może być w jakimś członie nazwiska piłkarza. Ja tutaj widzę potencjał na van der Sar. Dlaczego? Bo widzisz, van der Sar, jakby tutaj dodać S jeszcze na przykład, nie? Van der Stars też może nam odtworzyć to słowo, gdybyśmy umieścili je w Pałacu Pamięci. Ospa prawdziwa. Myślimy sobie tak. Czy znam kogoś w mojej rodzinie, kto przychodził ospa? Jeżeli tak... No, to już mamy gotowe skojarzenie, ta właśnie konkretna osoba. Gdy umieścimy ją przy stacji w pałacu pamięci, na przykład powiedzmy, że to będzie mój szwagier, albo mój kuzyn, albo ktoś taki, to od razu sobie myślimy, ale czemu ja go tam umieściłem? Aha, bo on miał ospę, więc chodzi o ospę. No nie? Dla mnie skojarzeniem może być również na przykład osa. No nie? I teraz tak, prawdziwa. Tutaj mamy takie podwójne skojarzenie, tak? Bo jest ospa prawdziwa, no to wyobraźmy sobie, że osa, która mówi, ja jestem taką prawdziwą osą, nie ma żadnej innej prawdziwszej niż ja, inne to fejki, na przykład, nie? Czyli osa, która osa, która jest taką prawdziwą osą, jest taką osą, która się przechwala na lewo i prawo, że to ona jest prawdziwa. Gruźlica, no gruźlica tutaj słownie. Tak, ten człon pierwszy kojarzy się ze słowem gruz, więc może być gruzin, może być przenoszenie jakiegoś gruzu, może jakiś budowlaniec, więc na przykład Bob Budowniczy przenosi gruz. Albo jeżeli znaczy jakiegoś gruzina, no to może jakiś gruzin, tak, na tej zasadzie. Bardzo proste tutaj akurat skojarzenie do słowa gruz. I teraz tak, grypa. Ja polecam wam generalnie, żebyście... Zainteresowali się łamigłówkami słownymi, bo zauważam u siebie po czasie, jak sobie takie łamigłówki słowne robię, że bardzo szybko wpadam na skojarzenia. Że zostawiam sobie dwusylabowe słowo i do jednego mam jedno skojarzenie, a do drugiego drugie i je łączę i, i, i działa. I tak samo bym zrobił w grypie. Zobaczcie: gry, pa. Gry, pa. Czyli gry, jakbyśmy grali w coś, gracz. I pa, jako papa. Więc na przykład. Uzależniony gracz kończy ze swoim, ze swoim uzależnieniem i mówi: Papa, gro. Już nie będę w ciebie grał na przykład, nie? Albo właśnie skończył swoją grę i mówi: Papa. Wyobraźmy sobie jakiegoś gracza. Hmm, czy znamy jakiegoś sławnego gracza? Ja na przykład znam siebie samego. Ja gram w gry, więc wyobrażam sobie na przykład siebie samego, który mówi: Papa, do jakiejś gry, gdy kończę na przykład moją grę na konsolę. Gracz kończy grę i mówi: Papa pa, do swojej konsoli. I mamy skojarzenie do grypy. Tutaj takie trochę łamie główkowe, ale, ale dlaczego nie? Tula, remia. Tula, remia, znowu sobie rozbijamy na dwa człony. Zobaczcie, tula, remia na przykład, nie? Może być w ten sposób, a może tula, remia i tak dalej, tak dalej. Możemy sobie tutaj różnie kombinować, ale tula, remia. Tutaj z kolei widzę takie rozbicie w połowie. I teraz tak, tula, przytulać. Dla mnie to jest oczywiste. Remia, myślę sobie, remia, co mi się kojarzy z remią? Um, znam co najmniej dwie osoby, które mają imię pasujące do tego, i pierwszą taką, która Tobie też, myślę, może się spodobać, to jest Remigiusz Maciaszek. To jest youtuber, który kiedyś był znany pod ksywką ROK Alon 2K um, i on mi się kojarzy z remia, bo Remigiusz, Remia Remigiusz. Może znać jakiegoś innego Remigiusza, jakiegoś innego Remka. Więc Remigiusz Maciaszek przytula się. I teraz, nie wiem, do, do na przykład, żeby było bardziej zabawnie, na przykład do misia koali albo cokolwiek takiego. Dlaczego nie? Więc tularemia, przytulający się Remigiusz. I mamy skojarzenie bardzo fajne. Dżuma już była, więc może nie będę jej dublował. Wścieklizna, moi drodzy. Myślę, że też dosyć proste. Ktoś, kto jest bardzo wściekły. To jest podobna sytuacja jak przy cholerze. Ktoś, kto jest choleryczny. Ktoś, kto jest bardzo wściekły. Ja lubię bardzo kreskówkowe skojarzenia, ponieważ one mi się zawsze bardzo fajnie kleją ze wszystkim. I na przykład była taka kreskówka znowu Jerry i Paczka, i tam był taki Frank. On był niesamowicie wiecznie wściekły. Wystarczyło go dotknąć lekko paluszkiem, a on już taki cały był, że po prostu krew buzowała, więc Frank z kreskówki, dżery i paczka. Może być równie dobrze inna postać, która się wścieka, niekoniecznie z kreskówki. Może znasz jakiegoś towarzysza twojego ze swojego bliskiego otoczenia, który się często wścieka i by tutaj pasował. Albo znasz jakąś postać filmową albo jakiegoś muzyka, który bardzo często unosi się takim gniewem, wściekłością i by pasował do tego skojarzenia. I okay, najbardziej zaawansowane skojarzenie na sam koniec. Zapalenie opon mózgów rdzeniowych no, i myślimy sobie, tak? Zapalenie. No to może jakiś ogień, tak? Ogień się kojarzy z zapaleniem opon. Opony są jakby wizualne w momencie, gdy wyobrażamy sobie, moim zdaniem, ja nie jestem na medycynie, um, gumowe opony, no nie? takie do samochodu. Więc widzę palące się opony. Już taki mam mniej więcej obraz. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Um, okay. um, no to może na przykład coś takiego już bardziej. Ciekawego zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Na przykład wyobrażam sobie, że jest taki mózg uosobiony, że ma ręce i nogi, albo jakiś taki O, albo jeszcze lepiej. Pamiętajcie, znowu kreskówka, pamiętacie kreskówkę, pinki mózg? Wyobrażam sobie postać mózgu tego, tej takiej myszki, i on robi ognisko, i pali opony, i teraz rdzeń. Skojarzenie do rdzeń. I wyobrażam sobie, że ten rdzeń to może być na przykład rdzeń kręgowy. Czyli widzę mózg, który, widzę tę myszkę mózg, który pali opony na na przykład anatomicznym rysunku rdzenia kręgowego. No nie? Na tej zasadzie, i z tego rdzenia, z tego rysunku leci ogień, a on sobie na tym pali opony. I teraz sobie myślę, mózg pali opony na anatomicznym rysunku kręgo, rdzenia kręgowego, no to zapalenie opon mózgowo tak? Myślę sobie, że Johan na przykład daje gumę, albo jest ten człowiek guma, no to dżuma, tak? Myślę sobie, że Nat rzuca cholerami, no to cholera. Myślę sobie Frank z Jerry Paczka, no to myślę, że wścieklizna. I tak dalej, i tak dalej. Gdy sobie potem wyobrażam to w swojej głowie, to przychodzą mi te obrazy z łatwością, bo są dosyć zabawne, przejaskrawione, związane z moim doświadczeniem. Tutaj sobie jeszcze napiszemy, tak, żeby było jasne. Mózg, myszka pali opony na rysunku rdzenia kręgowego. Na no, anatomicznym, tak, żeby jeszcze było lepiej pamiętać. Wy możecie używać własnych przykładów, może własne kreskówki, własne filmy, własne doświadczenia. Wasi znajomi też mogą się nadać jako skojarzenia, tylko im o tym nie mówcie, bo ja już kiedyś próbowałem i myślę, że jednak nie warto czasami o tym mówić. <laughs> I myślę, że będzie fajnie działać. Jest to prostsze niż się wydaje, tylko wymaga pewnej praktyki, wymaga pewnego umiejętnego zadawania sobie pytań. I osoba, która wrzucała tę listę słów, powiedziała mi właśnie, że ona bardziej szuka skojarzeń do samych chorób, aniżeli do słów. Ja zachęcam do szukania do słów, no bo zobaczcie, wścieklizna od razu mi się kojarzy z kimś wściekłym. Cholera jako słowo kojarzy mi się z cholerykiem. Um, Adżuma na przykład rymuje mi się z guma, więc może być ktoś gumowy. No nie na tej zasadzie. I to już może Wam super działać. I takie skojarzenia już świetnie nadają się do pałacu pamięci. Można je potem rozszerzać, wykorzystywać dalej. I życie staje się prostsze, mam nadzieję. To był Maciej, dobra pamięć. Dzisiaj poznaliśmy techniki pamięciowe na przykładzie medycyny i mam nadzieję, że to też trochę rozjaśni Wam sytuację co do skojarzeń. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia. Dobra pamięć.